Myśmy na to bardzo długo czekali, tak. I bardzo ostro pracowali od pierwszego odcinka, od pierwszych naszych kroków, tak. Więc one są no, tak upragnione, tak wyczekane i bardzo jesteśmy wdzięczni, prawda? Trochę się nie spodziewaliśmy, że to akurat w tym odcinku nastąpią te 30, ale super, tak, nasze bo pierwsze. Damian miał w tym odcinku po prostu już od rana jakieś czarne myśli, że to, a nie, on nie pamięta, powtórzmy jeszcze raz, Rama, a jak to było? Ja już mówię, nie no. Ja nie, faktycznie tych kroczków to było tam milion. Ogromnie. Było bardzo ogromnie. Dużo, tak. Nawet mówię, jeżeli ja się pomylę, to powie, że to ty. Tak było, tak mówiła, tak. To było coś wspaniałego, jak zobaczyłam te 30, naprawdę przemiła sytuacja. Tak. Jacek, dumny jesteś ze swojej uczennicy. No bardzo dumny. Daję, generalnie Wasia daje z siebie wszystko, zawsze próbuje, wiem o tym, że stara się i idzie, stara się tańczyć na maksa to, co potrafi, to, czego się nauczy, zawsze gdzieś tam sama nawet wyszukuje w swoim przetańczeniu błędów, których ja nawet tam... Nie, na które przymykam oko, bo wiem, że nie są jakieś takie bardzo ważne, a Basia do samego końca zawsze te błędy tam wytyka sama sobie, więc jakby... No, perfekcjonistka! Tak jest. Został i po mnie biały nóg. Na to jest siła! To jest chyba tak, że ja po prostu do każdego zadania, jakiego, jeżeli traktujemy na przykład program jako zadanie, podchodzę bardzo ambitnie i jestem taką bardzo pracowitą osobą, że jak już się za coś zabieram, to robię to na maksa w 100%. Nie wiem, czy Jania potwierdzi. Tak. Jeszcze Jacek, dzisiaj chyba po raz pierwszy... Się nie zdenerwowałaś przed wyjściem. Nie było żadnego błędu. Bo zawsze jak tańczyliśmy wcześniej, to zawsze jakieś coś jednego nie zrobiłam tak jak na treningach, a dzisiaj chyba wszystko wyszło. No. No i dlatego 10. No i dlatego 3 dychy, widzisz. No widzisz, już teraz jasne, wszystko jasne.